Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym już 25. live w ramach Dogi Boom. Ja nazywam się Irina Kuźmina, prowadzę psie przedszkole Dogi Boom w Józefowie Podlegionowym, a także konsultacje i treningi indywidualnie, podczas których pomagam dogadać się ludziom i ich czworonogom. A dziś porozmawiamy sobie o szczeniakach. Słuchajcie, mam teraz wspaniałą, liczną grupę w moim psim przedszkolu. W jesiennej edycji mam aż 9 szczeniaków i ich wspaniałych opiekunów, więc mam dwie grupy. Podzieliłam tą większą liczbę przez dwa, wyszło mi, że dwie niezbyt liczne grupy. I cudownie, tak? I ponieważ zauważyłam, że zarówno podczas naszego spotkania pierwszego, kiedy zazwyczaj prowadzę wykład i opowiadam o takich podstawowych rzeczach związanych z wychowaniem i treningiem naszych szczeniaków, pojawiają się bardzo podobne pytania. Te same pytania też pojawiają się w trakcie naszych rozmów na treningach i spotkaniach. Dlatego postanowiłam, że dzisiaj w tym live odpowiem na te pytania, a właściwie sformułuję 10 podstawowych zasad, które pomogą nam przetrwać te pierwsze miesiące z naszym maluchem rozbrykanym, a tak naprawdę po prostu ułatwią nam całe przyszłe życie z naszym czworonogiem. A więc szczeniak, 10 zasad, które ułatwią Ci życie z maluchem. I chciałabym od razu chyba przejść do tematu, ponieważ nie chcę zabierać Waszego czasu, a wiem, że to są sprawy ważne i nawet jeśli słyszeliście o niektórych z nich, to warto je sobie przypomnieć. Na początek chciałabym powiedzieć ważną rzecz, która może nie do końca dotyczy tych akurat zasad, a dotyczy samego podjęcia decyzji o pojawieniu się szczeniaka w naszym domu. Oczywiście rozumiem, bo też zawsze marzyłam o psie od dziecka i kiedyś psa miałam też jako dziecko i nastolatka. Natomiast później w dorosłym życiu też myślałam o tym, żeby wziąć szczeniaka. Słuchajcie, było to 15 lat temu. Wtedy się sprowadziliśmy do Warszawy i mogłam wreszcie pomyśleć o tym, żeby w moim życiu pojawił się pies. I powiem Wam, że no wiecie, marzył mi się owczarek niemiecki. Zresztą kocham tą rasę i oczywiście, że wrzuciłam w internet hasło owczarek niemiecki, szczeniaki. No i pojawiło się mnóstwo ogłoszeń. I uwierzcie mi, że wtedy kompletnie nie zwracałam uwagi na to, kto ogłasza, jaki hodowca, kto w ogóle sprzedaje te szczeniaki. Słuchajcie, zwracałam uwagę, wiecie, na wygląd rodziców, jeśli w ogóle takie zdjęcia były, na cenę, nie ukrywam, i kompletnie nie zdawałam sobie sprawy, że źródło pochodzenia naszego malucha, miejsce jego urodzenia, warunki, w jakich się wychowywał, w jakich jego rodzice żyją w tej hodowli, mają ogromne znaczenie. Dlatego zanim przejdę do 10 podstawowych zasad, apeluję do wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, skąd ten piesek przyjdzie do ich domu. Błagam Was, nie kupujcie szczeniaków z OLX. No, nie chodzi mi o to, że hejtuję ten portal ogłoszeniowy, absolutnie. Chodzi mi o źródło. Po prostu pseudohodowle to jest koszmar, z jakim możemy walczyć tylko w jeden sposób, po prostu nie kupując szczeniąt od pseudohodowców. I teraz uważam, że sama przynależność do Polskiego Związku Kynologicznego czy do FCI nie decyduje jeszcze o jakości hodowli. To, że ktoś jednak ma te wszystkie papiery załatwione, tak, i formalnie wszystko gra, to absolutnie nie oznacza, że to będzie dobra hodowla. Bo uwierzcie mi, że na dobrą sprawę nikt tych hodowców nie kontroluje, niezależnie od tego, do jakiego związku przynależy ten hodowca. Jeśli Wasz hodowca, którego sobie upatrzyliście, nie zaprasza Was do Waszej hodowli, żeby poznać rodziców albo przynajmniej matkę szczeniaków, miotu, nie chce Was bardzo dobrze poznać, a tak naprawdę Was wypytać o wszystko. Nie zależy hodowcy tak naprawdę na tym, dokąd, do jakiego domu trafi pies. Chce po prostu jak najszybciej wypchnąć szczeniaka, że tak powiem, wydać, sprzedać.
nie interesuje się jego dalszym losem, to unikajcie takich hodowców. Naprawdę, nie wspierajmy hodowców, którym zależy wyłącznie na zarobku na maluchach. To nie tędy droga. Jeśli jednym z ważnych priorytetów jest ważny priorytet, nie po polsku. Jeśli jednym z priorytetów jest też cena szczeniaka, to powiem Wam, że kupując na przysłowiowym OLX-ie szczeniaka za nieduże pieniądze, dwa razy tyle wydacie na weterynarzy, na behawiorystów, na odkręcenie tych wszystkich problemów, jakie się mogą pojawić w związku z jego wychowaniem, czy też jego zdrowiem. Uwierzcie mi, cierpiące matki tych maluchów przekazują w genach ich, no, oprócz chorób oczywiście genetycznych, gdzie też pseudohodowcy tego nie sprawdzają, przekazują też ten, że taką niską odporność na stres. Jeśli one w trakcie swojej ciąży były zestresowane, że mieszkały w fatalnych warunkach, a tam u pseudohodowców naprawdę nie jest... Nie są to dobre miejsca dla psów. Już ja nie chciałam epatować zdjęciami, żeby nie wrzucać Wam tutaj tych masakrycznych zdjęć szczeniąt, psów, ich matek, ściśniętych w tych małych, zasyfionych klatkach. Więc nie będzie ułożonego psychicznie, odpornego psychicznie, zrównoważonego psa z takiej hodowli. Dlatego, jeśli cena szczeniaka ma znaczenie, no to i tak warto wydać trochę więcej pieniędzy, ale wybrać sobie za źródło pochodzenia Waszego psa jednak hodowlę z prawdziwego zdarzenia, gdzie o szczeniaki się dba, gdzie hodowcy interesuje, dokąd ten szczeniak trafi. Niczego się przed Wami nie ukrywa, zaprasza się Was do hodowli. Tak, widzicie, w jakich warunkach mieszkają zarówno rodzice, jak i szczeniaki. Więc bardzo Was proszę, jeśli wciąż jeszcze jesteście przed decyzją, to rozważcie sprawę wyboru dobrej hodowli. A druga opcja, jeśli nie zależy Wam na rasie, bo to jest bardzo częsty argument, który słyszę, gdy ludzie mówią, że no tak, no kupili na OLX-ie, bo nie zależy im na wystawach, na hodowli i tak dalej. No to można po prostu adoptować psa. Jest mnóstwo szczeniąt kundelków poszukujących domów, z domów tymczasowych, ze schronisk. Tutaj naprawdę jest mnóstwo też wariantów, skąd można wziąć szczeniaka, przy okazji ratując go. Więc tylko nie wspierając pseudohodowców, możemy polepszyć los tych zwierząt, które w tych pseudohodowlach tkwią i po prostu są maszynką do zarabiania pieniędzy. Nie ma innej drogi. Słuchajcie, wszelkie środki prawne, które próbuje się stosować walcząc z pseudohodowcami, tak naprawdę zawodzą, bo oni sobie stworzą własne związki, tam się rejestrują i wiecie, udają bardzo skutecznie też legalne hodowle. Dobrze, to jest mój apel na dzień dobry, bo nie mogłam o tym nie powiedzieć. Adresuję tego live'a i w ogóle wszystko, co dzisiaj będę mówić, do opiekunów szczeniąt, a także do tych, którzy dopiero zastanawiają się nad wzięciem szczeniaka do domu. A zatem źródło, skąd, tak? Bardzo ważne. Zastanówcie się nad tym. I jeśli się ze mną zgadzacie, to proszę, uświadamiajcie wszystkich dookoła, podpowiedzcie komuś, kto dopiero się zastanawia, tak, skąd wziąć szczeniaka. Naprawdę uświadamiajcie. Właśnie, nie skończyłam wątku o mojej decyzji, którą podjęłam 15 lat temu. Słuchajcie, byłam na dobrej drodze, choć to nie jest dobra droga. Byłam na bardzo złej drodze, bo chciałam kupić szczeniaka, owczarka niemieckiego. Tak naprawdę niezależnie od tego, z jakiej hodowli pochodzi. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ogromne to ma znaczenie. Wtedy jeszcze te sprawy nie były tak nagłaśniane. Nie bardzo byłam świadoma problemu. Na szczęście wyskoczył mi w internecie pies ze schroniska, tutaj z Józefowa. I adoptowaliśmy natychmiast Duńkę. Absolutnie w tym samym tygodniu to było to, po prostu. No, szukałam owczarka niemieckiego, adoptowaliśmy kundelka i przeszczęśliwe życie miałam z Duńcią, której niestety już nie ma, i całe szczęście. Ale mówię o tym dlatego, że zdaję sobie sprawę, że wiele osób nieświadomie robi
no robię takie rzeczy, tak? Kupuję te zwierzęta od jakichś pseudohodowców. Nieświadomie, nie ze złej woli, nie dlatego, że to są ludzie nieodpowiedzialni. Po prostu nie wiedzą. Tak sobie to tłumaczę. Jeśli będziemy o tym głośno mówić, być może podejmą inną decyzję. Albo adoptują psa, albo zastanowią się nad dobrą hodowlą. Słuchajcie, plusy, jakie zarówno z adopcji wynikają ze świadomej adopcji, jak też z wyboru dobrej hodowli są ogromne. Na całe życie Wasze wspólne z psem. Ok, a teraz do meritum. Więc o tych 10 podstawowych zasadach oczywiście wiele z tych wątków przewija się w moich poprzednich live'ach, ale postanowiłam, że zbiorę to wszystko do tak zwanej kupy i dziś to wszystko powiem w punktach. A więc pierwsza rzecz, czyli pierwsza złota zasada, trening samotności, czyli przyzwyczajenie naszego malucha do pozostawania samemu w domu. Zaczynamy od pierwszego dnia szczeniaka w naszym domu. Nawet jeśli przywieźliśmy malucha do domu przed weekendem, albo przed długim weekendem, albo nawet wzięliśmy krótki urlop, żeby pobyć z maluchem, pomóc mu w tych pierwszych dniach oswoić się z nową rzeczywistością, to wykorzystajmy te nasze dni wolne właśnie na trening samotności. Ponieważ nie ma nic gorszego dla szczeniaka, jak nauczyć go od razu zasady, że jestem w domu i wokół mnie ciągle są ludzie, którzy się mną opiekują. Tak, ale urlop się kończy albo długi weekend i nagle wychodzimy od razu na 10 godzin, tak, bo mamy normalny dzień pracy 8 godzin plus dojazdy. No i wtedy jest katastrofa, tragedia i świat się zawali temu maluszkowi. On się nie nauczył czerpania przyjemności z bycia samemu, bo my tego nie nauczyliśmy naszego malucha. A więc pierwsza zasada. Od pierwszego dnia. Jak rozpoczynamy trening samotności? Po pierwsze, gdy szczeniak jest z nami pierwsze dni, on jeszcze nie wie, jakie zasady panują w tym jego nowym świecie, w jego nowym domu. Oczywiście wcześniej nie zdarzało mu się zostawać samemu. Tak, u hodowcy na przykład. Tak, tam zawsze była mamusia, tam było rodzeństwo. No jeśli nawet nie było człowieka zawsze w pobliżu, no to zawsze było rodzeństwo i mama. Więc w naszym domu wszystko się zmienia. Ale jeśli od pierwszego dnia nauczymy malucha, że my się pojawiamy, znikamy na 5 minut na początku, nawet może być na 1 minutę, tak, to też jest trening samotności. 1 minuta, byleby maluszek nie rozpaczał. Niech nawet śpi albo sobie je, a my wtedy wychodzimy, tak? Wychodzimy i wracamy. Zwiększajmy, możemy opuszczać malucha co godzinę, zwiększając czas rozłąki o minutę. Słuchajcie, przez cały dzień możemy nauczyć malucha pozostawania w samotności na jakieś 12-14 minut, prawda? Przez 10 dni to już nam z tego powstaje całkiem długi okres, kiedy maluch może być sam. A więc od pierwszego dnia nie odpuszczajmy tego tematu. Przepraszam, muszę uciszyć moje maluszki. Dziewczynki, cicho! Dobrze, już jestem. Więc nie odpuszczajmy tego tematu. Przede wszystkim zostawiając psa samego, czy kiedy generalnie nie możemy się nim zająć, czyli na przykład robimy obiad, nie wiem, pracujemy w domu, cokolwiek, prasujemy, tak? Kiedy robimy cokolwiek, nie zostawiajmy maluchowi do dyspozycji całej przestrzeni naszego domu czy mieszkania. Bo nie możemy, że tak powiem, cały czas pilnować szczeniaka, patrząc co on robi, czy akurat nie podgryza kabli, prawda? Jest zbyt dużo rzeczy w naszym domu, które przyciągną jego uwagę, na pewno. Chwila, kiedy się będzie nudził i na pewno się zabierze za coś kompletnie nieodpowiedniego dla niego. A zatem zróbmy małą zagrodę w naszym pokoju. To nie jest trudne, póki to jest maluszek, tak? No, pamiętajmy, że bierzemy szczeniaka, kiedy on ma minimum 8 tygodni, to jest minimum, absolutnie wcześniej nie powinien opuszczać matki i rodzeństwa. Więc powiedzmy ma 8-9 tygodni, jest w naszym domu, jest to mała kruszynka, niezależnie od rasy, to jest jeszcze wciąż bardzo malutki zwierzaczek.
zróbmy mu taką mini zagrodę. Można kupić w internecie składane coś jak kojec, tak? Taki kojec, po prostu barierki, metalowe barierki, które ustawimy sobie w narożniku naszego pokoju, albo są takie całkowicie ogrodzone, nawet może być gdzieś w jakimś innym miejscu w pokoju, gdzie maluszek się nie wydostanie, połóżmy tam oczywiście przecudne, mięciutkie legowisko. Może być z jakimś zapachem z jego miejsca, z jego hodowli, tam gdzie jest zapach jego rodzeństwa, jego mamy, będzie mu łatwiej oswoić się z Waszym domem. A więc zróbmy mały kojec, małą zagrodę, gdzie będzie jego legowisko, jego zabawki, jego gryzaczki, zapach jego rodzeństwa i mamy. I gdy nie możemy poświęcić czasu maluchowi, niech pozostaje tam. Ponieważ nie ma nic gorszego niż oddawać do dyspozycji maluchowi całego domu. Po prostu nie róbmy tego. I to nam się też przyda w treningu samotności. Nie mówię, że od razu musimy zamykać psa w klatce kennelowej, bo z klatką trzeba na pewno maluszka oswoić. Tak, to ma być jego oczywiście ulubione miejsce, jeśli decydujemy się na klatkę kennelową, ale proces oswajania z klatką musi trwać. Nigdy nie zamykamy klatki, dopóki maluszek nie uważa jej za swoje ulubione miejsce w Waszym domu. Ale zagroda, która ma na przykład 2 metry kwadratowe, 3, to już jest wystarczająca przestrzeń dla malucha. Więc i tam będzie absolutnie bezpieczny. Tak? Tam nie narozrabia. Bo nie ukrywajmy, nie jesteśmy w stanie usunąć z naszego domu wszystkiego, co nasz szczeniak może zniszczyć, albo co może być dla niego groźne. A więc nie pozostawiajmy do dyspozycji malucha całej przestrzeni, zwłaszcza gdy nie możemy się nim zająć. Kolejna zasada, zasada numer 3. Dom jest strefą relaksu, odpoczynku, snu, spokojnych aktywności. Nie przyzwyczajajmy naszego szczeniaka do szaleństw w domu. Pamiętajmy, że to, jak ukształtujemy tak, naszego malucha już od pierwszych dni, będzie miał wpływ na całe jego życie. Jeśli nauczymy naszego szczeniaka, że w domu ganiamy się za piłkami, szarpiemy się, skaczemy, generalnie szalejemy z maluszkiem, to tak też będzie się zachowywał w wieku paru lat. Ten pies, kiedy się nauczy, że w domu generalnie, gdy mam ochotę, to zaczynam szaleć, to tak też będzie. Gdy pies będzie się nudził, zazwyczaj to będzie wieczorem, po spacerze, po kolacji nagle dostanie takiej głupawki szczenięcej, to rozniesie nam chałupę, bo maluszek jest maluszkiem, ale on wyrośnie. Gdy będzie ważył, nie wiem, 40 kilo i zacznie biegać albo domagać się zabawy aktywnej, to naprawdę tam nie zostanie kamień na kamieniu. Więc przestrzegam Was przed tym, że dom jest strefą relaksu. Oczywiście uczymy psa, żeby odpoczywał na swoim legowisku. Pamiętajmy, nasz szczeniak musi mieć miejsce w naszym domu, swoje miejsce. To ma być jego legowisko, czy jego klatka, czy jego ten kojec, zagroda. Oczywiście, jeśli chcemy, aby spał w nocy z nami w łóżku, to nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu musimy sobie zdawać sprawę, że tak będzie przez całe życie psa. Tak? To nie możemy nagle, gdy nam trochę pies dorośnie albo nadejdzie jesień i będą te łapki trochę brudne i mokre, nagle zmienić zdanie. To niekoniecznie, jeśli się decydujemy na to, że śpimy z naszym psem, to świadomie, tak? Niech wszyscy w rodzinie się na to zgodzą. A więc mimo to pies musi mieć swoje własne miejsce w domu. Gdy odsyłamy psa na miejsce, bo to jest takie, wiecie, że to jest dosyć częsta sytuacja. Powiedzmy, pies zaczyna przeszkadzać, nie wiem, kręci się w kuchni, kiedy my gotujemy coś, nosimy coś gorącego, czy są goście, to często mówi się odruchowo, na miejsce, na miejsce. A jeśli pies nie ma tego miejsca w domu? Słuchajcie, wtedy jest konsternacja, bo pies wie jedynie, że jesteśmy bardzo niezadowoleni, że mówimy do niego coś, ale on nie wie, gdzie ma pójść. Jeśli jego miejscem jest wszystko, i kanapa, i fotel, i nasze łóżko, i miejsce pod stołem, i pod oknem, i w kąciku, to mówiąc na miejsce, generalnie mówimy mu, no wiecie, kompletnie takie nic. To nie znaczy dla psa nic. Jeśli wypowiadamy słowo na miejsce, to pies
pies musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, żeby mógł tam się udać. Tak? Bo inaczej tylko będziemy go coraz bardziej stresować i coraz bardziej będzie popadał w taką frustrację i niedowierzanie. Człowiek się denerwuje, on kompletnie nie rozumie dlaczego. Okej, a więc trzecia zasada. Dom jest strefą relaksu. Od tej zasady przez chwilę właśnie odpłynęłam, mówiąc o legowisku i konieczności, ale zasada bardzo ważna. Wszystkie szalone zabawy, gonitwy, bieganie, szarpaczki zostawiamy na spacery. I proszę się tej zasady trzymać, naprawdę kiedyś będziecie wdzięczni sami sobie, jeśli ją teraz wprowadzicie. Kolejna zasada, zasada numer 4. Nie używaj podkładów higienicznych dla maluchów w nauce czystości. Wiem, że teraz bardzo popularne są podkłady higieniczne. To jest niby łatwe, niby ułatwienie, prawda? Gdzieś w domu wyznaczamy miejsce, gdzie szczeniak może się załatwiać. Jednocześnie często nie usuwamy z naszych podłóg dywanów, dywaników, jakichś chodniczków czy innych przymiłych miejsc, które praktycznie niewiele się różnią od podkładów higienicznych. I kiedy nasz pies robi siusiu na podkład, wręcz chwalimy psa, super, ale dla naszego psa, jeśli chwalimy go za siusiu na podkład higieniczny, to dla niego nie ma żadnego problemu, żeby robić to samo na przykład na piękny dywanik futerkowy, tak, przed naszą kanapą. Nawet jest jeszcze lepiej, bo jeszcze jest, wiecie, lepiej wchłania, dłużej pozostaje zapach, co dla psa jest zawsze atutem. A więc mieszamy psu w głowie. Jeśli mamy podkłady higieniczne i jednocześnie wiele miękkich, przyjemnych do sikania miejsc w domu, to nasz pies będzie, słuchajcie, sikał wszędzie. Więc bardzo Was proszę, jeśli już są podkłady i tak się zdecydowaliście z jakichś powodów, powiedzmy Waszej dłuższej nieobecności w domu, to usuwamy z domu kompletnie wszystkie elementy wystroju, które mogą służyć psu za toaletę, czyli właśnie dywany, dywaniki. Będzie to dużym ułatwieniem dla malucha. Gdy kałuża się zdarzy gdzieś w miejscu niepożądanym, musimy bardzo porządnie to miejsce wysprzątać. Myjemy to miejsce oczywiście wodą z octem. Możemy jeszcze spsikać takim specjalnym zapachem cytronelli albo z cytryną. Po prostu myjemy to miejsce, jeśli mamy płytki albo panele, jest troszkę łatwiej, tak? Gorzej jak to jest parkiet. Okej, a więc jeśli nie podkłady, to co? No bo przecież to jest oczywiste, tak, że maluchom będzie się zdarzało siknąć, załatwić się w domu, tak? Jest to całkiem normalna rzecz. Ja polecam, żeby to nie był podkład higieniczny, bo to jest coś sztucznego, co i tak zawsze będzie kojarzyło się psu z załatwianiem się w domu na miękkich jakichś nawierzchniach. Spróbujcie kupić w jakimś nawet markecie budowlanym, czy może jakąś większą, kocią, otwartą kuwetę, czy jakiś pojemnik o niskich brzegach, najlepiej plastikowy, i ułóżcie tam trawę, troszkę ziemi. Tak? Jeśli to będą wystarczająco wysokie brzegi, to nasz szczeniak tego nie rozniesie po całym domu. Ale jeśli tam będzie delikatna, niezbyt gruba warstwa trawy, piasku, ziemi, to będzie to już naturalna nawierzchnia do sikania. To w żaden sposób nie będzie kojarzyło się psu z załatwianiem się w domu, tylko będzie się kojarzyło z załatwianiem na zewnątrz. Tam właśnie mamy taką nawierzchnię, bardzo dla psa naturalną. Żeby jeszcze ułatwić maluchowi naukę czystości, możemy pójść o krok dalej. Gdy nasz maluch siknie sobie na ten podkład strawy, możemy na spacer zabrać ze sobą kawałeczek tej trawy z jego zapachem. Bierzemy ten kawałek na przykład do woreczka foliowego, zabieramy malucha na spacerek i wykładamy tam na trawniku kawałek tej jego trawy z jego zapachem. Słuchajcie, od razu mu przyjdzie na myśl, że to jest miejsce do sikania. Niewykluczone, że właśnie wtedy tam się załatwi. A wiadomo, wtedy nagradzamy, euforia, smakusie, zabawa, tak? Wszystko dopiero jak maluszek się załatwi. Więc w ten sposób bym rozwiązała problem podkładów higienicznych, ponieważ wiadomo, że pies będzie sikał w domu i chcemy, żeby to było jakieś jedno konkretne miejsce, tak? Niekoniecznie w całym domu, ale jeśli to będzie powierzchnia naturalna, to
znacznie lepiej niż coś, co przypomina zwykłe nasze dywany. Ok, dobra, więc to była zasada numer 4. Nie używajmy podkładów higienicznych, a jeśli już zaczęliśmy używać, to możemy je wycofać i zamienić na właśnie jakąś większą kuwetę z naturalnym jakimś tam podkładem. Zasada numer 5. Nigdy nie karć szczeniaka za plamy w domu. No, słuchajcie, jest to dosyć oczywista zasada. Ja powtarzam to często, a mimo to wciąż pokutuje jakieś przekonanie, że jeśli zobaczymy plamę na podłodze i weźmiemy naszego szczeniaka i będziemy jego pyszczkiem wsadzać w tą plamę, żeby sobie powąchał i zdał sobie sprawę, co narobił, przy okazji będziemy oczywiście krzyczeć, karcić i tak dalej, no to jedyne, czego nauczy się nasz szczeniak, że przy nas, broń Boże, nie wolno sikać, bo my wtedy wpadamy w furię. Więc jak będzie sikać? A sikać musi. Powiedzmy, nie ma nas w domu albo zajmujemy się jakimiś swoimi sprawami, no to maluch, wiedząc, że przy nas najlepiej nie sikać, to cały spacer będzie naprawdę się trzymał, żeby broń Boże nie zrobić tego przy nas, tak? Bo my jesteśmy za blisko. A zrobi to, gdy wróci do domu, pójdzie do drugiego pokoju albo za kanapę i zrobi tą kałużę. Tak, bo on się boi nas. Gdy on wie, że my plus kałuże plus on, oznacza to kłopoty. Więc najlepiej, słuchajcie, stoicki spokój. Widzimy plamę, sprzątamy plamę, likwidujemy zapach i po prostu patrzmy na naszego malucha. Obserwujmy. Tak? Jego cykl dnia tak naprawdę jest dosyć prosty. I póki on ma te parę miesięcy, to on po prostu musi się bardzo często korzystać z tych nawet króciutkich spacerów, tak? Na sikupę tak zwaną. Zakłada się, że pies jest w stanie wytrzymać bez wychodzenia na dwór tyle, ile ma miesięcy. A druga teoria mówi, że tyle, ile ma miesięcy plus jeden. No więc powiem Wam, że pewnie prawda jest gdzieś po środku. Zależy, co się dzieje pomiędzy tymi spacerami. Czyli dwumiesięczny szczeniak może wytrzymać, powiedzmy, fizjologicznie, tak? Jego organizm jest w stanie wytrzymać bez załatwiania się 2 do 3 godzin. Tak, dwumiesięczny szczeniak 2 do 3 godzin. Trzymiesięczny 3 do 4. Czteromiesięczny 4 godziny do 5. 5 miesięcy 5-6 godzin. Słuchajcie, i tak mniej więcej by to wyglądało. Oczywiście, jeśli w międzyczasie jakoś bardzo się rozemocjonuje, jeśli będzie jakaś szalona zabawa, gonitwa, po czym na przykład wypije całą miskę wody, no to wiadomo, że pomiędzy tymi spacerami może być niestety wpadka, tak? Będzie jakiś siku. Więc szczeniaczki załatwiają się po drzemce, jakieś 15-20 do pół godziny po posiłku, po zabawie, po jakichś większych emocjach. Tak to w szczenięcym życiu wygląda. Generalnie załatwiają się prawie cały czas, jak to niemowlaki, tak? Jak dzieci. Więc tutaj też nie ma co się dziwić. Ok, przechodzimy do następnej zasady. Zasada numer 6. Akurat już dotyczy karmienia. Zawsze chowaj miskę po posiłku. Też bardzo ważna rzecz. Niezależnie od tego, czy nasz maluszek zjadł, czy nie zjadł, tak, zostawiamy maluszkowi miskę na te 15-20 minut i chowamy. Czy jeśli nie zjadł, to możemy schować do lodówki. Jeśli zjadł, cudownie, chowamy też. Tak, miska nie powinna stać cały dzień do dyspozycji maluszka. I to jest bardzo ważna zasada na całe życie psa. Po pierwsze, nie jest to naturalne dla psów cały czas mieć szwedzki stół i dostęp do jedzenia. Jedzenie ma być jednak jakimś wydarzeniem w życiu psa, przyjemnym. Nie tak, że ma to zawsze na wyciągnięcie łapy. My też używamy bardzo dużo nagród w postaci jedzenia, smakołyków, w treningu. Jeśli nasz pies będzie miał dostęp do jedzenia non-stop, to na pewno nie będzie żadnej motywacji jej treningowej. Kolejna rzecz. Jeśli maluszek czeka na pory posiłków i zjada szybko i chętnie, to w momencie, kiedy na przykład nie zje w porze jego posiłku, patrzymy, że jest miska pełna, nasz szczeniak nie ma apetytu. To dla nas będzie sygnał, że coś jest nie tak.
Jeśli z kolei nasz maluch ma cały czas miskę, my nigdy się nie dowiemy, czy on ma apetyt, czy on nie ma apetytu, a to może być bardzo ważny sygnał, żeby natychmiast udać się do weterynarza. Jeśli ma miskę cały czas, to tak naprawdę sobie chowamy takiego niejadka, który będzie coraz bardziej wybredny, będzie oczekiwał na coraz lepsze jedzenie, najlepiej od stołu. Tak więc naprawdę bardzo dobra zasada, chowamy miskę pomiędzy posiłkami. Następna rzecz też dotyczy żywienia maluszka. Starajmy się, by w sposób aktywny karmić malucha. Jak to rozumiem? Oczywiście może być normalna porcja w miseczce, ale niech będzie tak, że wieczorem, w czasie tej zazwyczaj szczenięcej głupawki, wydamy mu jedzenie w formie aktywnej, czyli zabawki interaktywne, zabawy węchowe, jakieś kongi, gryzaki, tego typu aktywności, które niesamowicie angażują psychicznie psa, fizycznie też, uspokajają, wyciszają, a jednocześnie bardzo męczą. Więc jest to taka pozytywna forma zmęczenia, która pomoże nam poradzić sobie z nadmiarem aktywności malucha właśnie o zmierzchu. Gdy no akurat my mamy inne zajęcia, a malucha nosi, to uszykujmy mu matę węchową. Tak? Już nie będę się rozwodzić, czym jest mata węchowa. Jak sobie wpiszecie, to będziecie wiedzieć. Na naszej stronie też, na Facebooku, na profilu Dogi Boom, jest mnóstwo zdjęć, filmików i z tego, jak szczeniaki używają maty węchowej. Może być miska pełna takich plastikowych kuleczek, większych oczywiście, żeby maluch tam nie połknął tych kulek. I tam wsypujemy jedzonko. Może być kocyk, do którego zawijamy tak suchą karmę. Jeśli on jest na mokrej karmie czy na barfie, możemy wypełnić konga tak, tą karmą. Więc tutaj nie będę się rozwodzić już nad wszystkimi sposobami, ale pamiętajmy, że przynajmniej dwa posiłki dzienne niech będą w formie aktywnej. Czyli poszukiwanie smaczków, albo gryzak, albo kong, albo mata, albo kuleczki i tam szukanie. Tak, teraz właśnie mnóstwo zabawek interaktywnych jest na rynku dostępnych. Dobrze, kolejna rzecz dotyczy też zabawy, a mianowicie piłeczek. Tutaj zanotowałam sobie tylko jedno. Uwaga na piłeczki. Nie chodzi mi o to, żeby nigdy w życiu nie rzucać psa. Nie rzucać psu piłeczek. Ale nie bądźmy wyrzutnią piłeczek. Jeśli nasz pies to lubi, to niech to będzie w ramach nagrody. Za super przywołanie, za jakieś inne fajne zachowanie, tak? Możemy rzucić raz, drugi raz i fajnie. I wystarczy, tak? W ramach nagrody. Natomiast nie nakręcajmy psa na piłki, ponieważ zwłaszcza rasy podatne, takie, wiecie, energiczne, jednocześnie szybko popadające we frustrację, tak, takie nadpobudliwe, czyli teriery przede wszystkim, bo mają tendencję do popadania w ten piłeczkowy nauk. Słuchajcie, to jest nie do później, nie do wytrzymania. Ja znałam teriery, które absolutnie nie, one były zmęczone, tylko one były w takim już stanie psychicznym, że one mogły oczywiście paść trupem, bo było gorąco, pies dużo biegał, ale on mógł 300 razy domagać się rzucenia piłeczki, był rzut piłeczki, on biegł, przynosił, biegł, przynosił i nie daj Boże człowiek nie rzucił, tam był praktycznie histeria, szczekanie, wręcz atak. Więc nie doprowadzajmy do tego. Naprawdę, uwaga na piłeczki, już o patykach nie wspominam. Tak? Patyczki, które znajdą się w szczeniaczkowym pyszczku, mogą być rozgryzione, połknięte. No jeśli nie dajemy gotowanych kości, kości kurczaka, no to oczywiście, że patyków też nie, bo patyki też się łamią właśnie na takie ostre odłamki. Szczeniak może je po prostu połknąć i po co nam kolejny kłopot, tak, weterynaryjny. Możemy szczeniaka stracić. Więc z piłeczkami ostrożnie. Prędzej pobawcie się szarpakiem. Nauczcie swojego malucha, że fajnie jest szarpać się z człowiekiem. Oczywiście pewne zasady też obowiązują. Jest rozpoczęcie zabawy z Waszej strony, zakończenie na Waszą komendę. Tak, pies musi umieć zostawić szarpaka na Waszą komendę i musi wiedzieć, kiedy może zacząć zabawę szarpakiem. A więc to jest fajna zabawa, która generalnie każda zabawa, która łączy psa z człowiekiem. Szarpak
Do szarpania potrzebne są dwie strony, więc pies i człowiek. Może być i piłeczka, ale na sznurku, gdy człowiek jednak, tak samo jak z szarpakiem, prowadzi tą piłeczkę. Jakieś futerko na sznurku, tak? Coś, co was łączy, a nie dzieli. Piłeczka raczej nie łączy ludzi z psami. Ok, zasada numer 9. Bardzo ważna. Rozsądna socjalizacja. O socjalizacji mówimy i piszemy, czytamy strasznie dużo, że jest to bardzo ważna sprawa. Oczywiście, pies niesocjalizowany będzie miał kłopoty przez całe życie. To już nie będę się powtarzać, dużo o tym mówię. Ale ważna jest też, słuchajcie, rozsądna socjalizacja. Nie chodzi nam o to, żeby psa od razu wrzucić w wir wydarzeń, na przykład do psiego parku, maluszka wpuszczamy i on sobie tam radzi z jakąś, powiedzmy, bandą dobrze zaprzyjaźnionych, dobrze znających się psów, które natychmiast dopadną malucha i on będzie przerażony, będzie szukał w nas pomocy. Jeśli my mu nie pomożemy, w ogóle zignorujemy, bo też są takie szkoły już przestarzałe, już nie idziemy w tą stronę, że jak pies się boi innych psów, to absolutnie musimy to ignorować, bo inaczej będziemy wspierać jego strach. Nie. Pies jak się boi innych psów, to szuka w nas wsparcia. Jeśli my mu nie pomożemy, to on sobie będzie radził po swojemu, po psiemu, czyli zacznie atakować. Zacznie atakować już na sam widok jakiegokolwiek psa, bo miał takie doświadczenie, że był atakowany przez psy ze wszystkich stron i nikt mu nie pomógł. Więc później okaże się, że nasz piesek, prowadzimy go na smyczy, na widok każdego psa dostaje szewskiej pasji, tak? Bo na początku zazwyczaj szczeniaki próbują się wycofać, uciec, ale są na smyczy. Jeśli nie mają takiej możliwości, będą atakować. I tego nauczymy psa, jeśli wrzucimy go na głęboką wodę, niech sobie radzi, tak, z innymi psami. A więc socjalizacja z innymi psami, tak, ale dobierajmy jednak, jeśli jesteśmy w przedszkolu, zobaczmy, jak wygląda grupa. Tak? Czy tam nie ma lidera, który będzie maltretował, męczył jakiegoś najsłabszego szczeniaka? Tak? Tutaj oczywiście, to wiadomo, są różne osobowości, temperamenty, tak? Zachowania, rasy, ale jeśli nasz szczeniak potrzebuje pomocy, schronienia, musimy mu to zapewnić. Tak? Tak samo oczywiście na spacerach. Gdy jest za dużo, poprośmy, żeby właściciele zabrali swoje psiaki, tak? Jeśli nagle trzy psy dopadną naszego maluszka, zbyt aktywnie, zbyt entuzjastycznie, nawet nie mówię, żeby agresywnie, absolutnie. W ogóle nie zakładam, że takie psy będą latały luzem po parku i dopadną naszego szczeniaka. Ale nawet zbyt entuzjastyczne powitanie trzech dorosłych, dużych psów, to może być dla naszego malucha za dużo. Więc nie będzie błędem, jeśli wtedy się odwrócicie albo zasłonicie swojego malucha, że będzie tutaj bezpieczny, tak? I poprosicie, żeby te pieski zabrano. Natomiast socjalizację jeden na jeden z fajnym psem, rówieśnikiem, delikatnym, takim, który nie wchodzi od razu, wiecie, z butami naszego szczeniaka, nie wywraca, nie gryzie, nie maltretuje. Albo ze starszym psem spokojnym, tak, który umie się zachować. To jest jak najbardziej, tak, stopniowo, absolutnie nie tak, że na żywioł. No dobra, wspieramy naszego szczeniaka w socjalizacji z innymi psami, a także zabierając go w różne miejsca, tak? No tak samo do miasta, nie od razu jedźmy pociągiem, być może z naszym maluchem. Na razie niech posłucha odgłosów tych pociągów, tramwajów, autobusów, tak? Niech posłucha odgłosów dużego miasta. Później na chwilę go weźmiemy. Oczywiście obserwujmy nasze psy. Gdy widzimy, że dla niego to jest za dużo, czyli czytamy mowę ciała naszego malucha, to zabierajmy go z tej sytuacji. Jeśli go przebodźcujemy, to też możemy wychować psa, który będzie niezrównoważony psychicznie, będzie, wiecie, sfrustrowany, będzie zestresowany. Tak, też nie za dużo. Tak, wszystko z umiarem. Ok, i ostatnia zasada. Nie ucz malucha zachowań, które w przyszłości mogą sprawić ci kłopot. O czym teraz mówię? Słuchajcie, tak naprawdę dosyć sporo takich rzeczy, jakoś niechcący pokazujemy naszym szczeniakom jako fajną zabawę. No już nie mówię o skakaniu. Tak? Każdy, jakoś z tym skakaniem to każdy sobie zdaje sprawę, nie chce, żeby pies na mnie skakał, więc staramy się tego nie uczyć. A
Po to też musimy prosić wszystkich naszych gości odwiedzających nasz dom, żeby nie głaskali psa, który na nich skacze. No, ludzi na ulicy, tak? To spotykamy różne osoby, szczeniaki wzbudzają zachwyt, więc prośmy, żeby ignorowali szczeniaka, jeśli on skacze. Ale to jakby z tym skakaniem jest raczej sprawa dla wszystkich oczywista. Natomiast uczymy nieraz totalnych głupot. Na przykład zabawy ze szczotką, tak? My zamiatamy, pies zaczyna rzucać się na szczotkę, nas to bawi, bo to przecież mała kuleczka wykazuje tyle entuzjazmu, jakiej się poluje na szczotkę. Słuchajcie, jeśli my się zaczynamy świetnie bawić w ten sposób z maluchem, to tak pozostanie. On po prostu całe życie będzie polował na tą szczotkę. I nie ma co się dziwić, że później nie będziemy mogli posprzątać na spokojnie w domu, pozamiatać, tak? Będzie kłopot. Tak samo, wiecie, polowanie na różne rzeczy, tak? Czy mop, czy różne rzeczy, które na nasze nogi, na nogawki. Nie uczmy tego psy. Powiem Wam szczerze, że jeśli polowanie na nogawki, bo niektóre mają psy coś takiego, jeśli mamy dosyć szerokie spodnie, jakieś luźne, dzwony tak zwane, chodzimy po domu w dzwonach, to ja bym na czas, kiedy mój maluszek właśnie ma takie głupkowate zachowanie, no i nie bardzo idzie mi go tego oduczyć, no bo my chodzimy, to się rusza, no wyzwalamy w nim ten odruch, tak, pogoni za tymi nogawkami, słuchajcie, no to zamiast dzwonów rurki, tak, po prostu na jakiś czas musimy zabrać kompletnie ten element z psiego otoczenia. On zapomni, jeśli tego nie będzie widział, nie będzie praktykował tych zachowań, po prostu samoistnie to przejdzie. Później będzie miał 6-7 miesięcy i zobaczy te dzwony i z niczym mu się nie będą kojarzyć. Gorzej, jeśli będziemy kontynuować coś, w czym pies uczestniczy i coraz bardziej praktykuje to zachowanie i, że tak powiem, wejdzie mu w krew, po prostu. Tak więc teraz cokolwiek tutaj, co mi tu jeszcze może przyjść do głowy, czego my uczymy, takich dziwnych, no wiadomo, no żebrania, tak, przy stole, no jeśli dajemy coś od stołu, to będzie żebrał, łapania, czego jeszcze, o, grabie, jak teraz jest jesień, tak, więc pewnie będziemy grabić liście. Jeśli nasz maluszek, wszystko, co się w trawie będzie ruszać, tak naprawdę będzie dla niego doskonałą okazją do upolowania. A są to grabie, tak, metalowe, w sumie nawet niebezpieczne. Dlatego jeśli wiemy, że nasz pies będzie się rzucał na grabie, na czas zgrabienie liści po prostu zostawmy go w domu. Niech sobie posiedzi w domu, tak, w tej jego zagródce, tak, w tym jego kojcu zaimprowizowanym. A my sobie wtedy pograbimy, bo znowu, unikajmy sytuacji, kiedy nasz szczeniak praktykuje te wszystkie niepożądane zachowania, bo właśnie wchodzą mu w krew. Okej. I tak ze wszystkimi rzeczami, które w przyszłości mogą nam się nie podobać. Bo jeśli maluch nauczy się tego w pierwszych tygodniach swojego życia, miesiącach i będzie praktykował to dosyć długo, to będziemy mieli duży problem z oduczeniem szczeniaka, a szczeniaki rosną. Tak? Później będziemy mieli po prostu problem z zapanowaniem nad psem. Pies, który naprawdę całym sobą poluje na grabie, wyrośnie na dużego psa i to zaczyna być bardzo duży kłopot. Tak, on naprawdę chwyta później te narzędzie naszej pracy. Okej, słuchajcie, tak wyglądają 10 zasad. Oczywiście nie są to wszystkie zasady, których warto byłoby przestrzegać, ale nie sposób też opowiedzieć o wszystkich problemach, jakie mogą nas spotkać. Ważne, żeby dosyć szybko zdawać sobie sprawę z tego, że coś może zacząć stanowić problem, że coś idzie w złą stronę, a wtedy szybciutko poszukać sposobu rozwiązania tego problemu, że tak powiem, w zalążku. Bo wiadomo, zanim urośnie do rangi bardzo dużego problemu. I tutaj chodzi bardziej o świadomość, tak? Nie musicie wkuć na pamięć 10 zasad, ale coś być może pozostanie, tak? Że chowamy miseczkę, że zamiast podkładów coś innego. Liczę na to, że pomogą Wam w tym, żeby nie popełniać jakichś takich podstawowych błędów w wychowaniu maluchów. Jeśli jakieś inne pytanie, inne Wasze sugestie, jakieś obserwacje z życia maluchów przychodzą Wam do
głowy, to możecie śmiało pisać pod postem. Będziemy się też do tego odnosić wszyscy razem. Tutaj teraz rzuciłam na ekran reklamę moich dwóch webinarów: Sekrety luźnej smyczy i 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o wychowaniu psa. Myślę, że mogą Wam się przydać na każdym etapie tak naprawdę Waszego życia z psem. Jedna i druga rzecz to są takie podstawy podstaw udanego życia z psem i też chodzenia na luźnej smyczy. Dlatego bardzo Wam polecam. Jak wejdziecie na stronę dogiboom.pl, to Wam się wyświetlą. Ok, słuchajcie, no i na tym będę kończyć. Myślę, że tyle wystarczy, nie za dużo informacji naraz. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, albo pomysły, albo macie szczeniaka i macie pierwsze problemy, bądź chcecie zapisać się do przedszkola, a mieszkacie gdzieś w północnych rejonach Warszawy lub okolicach Legionowa, to Was, bardzo serdecznie Was zapraszam. Kontaktujcie się ze mną, można przez e-mail, przez Facebooka, dogiboom@dogiboom.pl i zaglądajcie na stronę www.dogiboom.pl. Na tym będę kończyć, widzimy się za tydzień. Cały czas rozwijam też swój kanał YouTube, więc będą tam się pojawiać filmiki. Myślę, że w tym tygodniu pojawią się filmiki z naszych treningów w psim przedszkolu. Na razie je obrabiam. Aha, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, cały tydzień będę pracować nad naszym placem sensorycznym na moim placu treningowym w Józefowie pod Legionowem. Słuchajcie, wszystko jest handmade. Jak się okazuje, wcale nie ma producentów jakichś takich specjalnych urządzeń i rozmaitego wyposażenia placów sensorycznych. Mi teraz nie chodzi o sprzęt do agility, tak? Mi chodzi o rozmaite takie, wiecie, ścieżki, zakamarki, jakieś ciekawe miejsce, gdzie psy mogą poznawać różne nawierzchnie, gdzie można chować smaczki, gdzie można budować im jakieś ścieżki zapachowe lub elementy bardzo zbliżone do elementów krajobrazu, do pokonywania jakichś takich małych tuneli. Słuchajcie, nie ma tego za bardzo na rynku, dlatego wszystko robię sama. No i nawet mój mąż wziął urlop i w tym tygodniu będziemy ciężko nad tym pracować. Na profilu facebookowym będę wrzucać zdjęcia z postępów naszych prac. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś lepszego niż kupa śmieci, na jaką na razie wygląda. I już niedługo na zajęciach szczeniaki będą poznawać nasz plac sensoryczny. I oczywiście zdam Wam relacje po weekendzie. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za dziś i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Pa!